czasami jest tak, że zbyt poddajemy się woli partnerki, woli partnera, albo sami kogoś w ten sposób próbujemy zdominować. Jeżeli jesteśmy w związku, powinien być to związek partnerski, czyli również powinna być ta równowaga. Mak transcendentny świadomie wykorzystuje siłę swoich myśli, słów i działań, aby kreować i tworzyć. To jest również symbolika wolnej woli, wola i wiedza. Wola i wiedza w tworzeniu czegoś nowego. Wykorzystaj więc Twoją wolną wolę i Twoją wiedzę, którą już masz w tym momencie, aby kreować, aby tworzyć. I tym podstawowym przesłaniem maga, o którym mówimy już tyle lat, jest czystość Twoich myśli, słów i działań. Myśli, słowa i działania muszą być zgodne z tym, co chcesz tutaj na Ziemi zmaterializować i stworzyć. Nie można mieć myśli czarnych, a tworzyć czegoś białego. Nie można mieć białych myśli i tworzyć czegoś czarnego. Myśli są tym pierwszym etapem, potem są słowa jako zaklęcia i działania. Dlatego dzisiaj zadaj sobie to pytanie, jeżeli jesteśmy na ceremonii 214, jakie ma to znaczenie dla Twojego życia? Może coś nieświadomie tworzysz w Twoich myślach? Jeżeli mnie się to jeszcze czasami zdarza, że coś w myślach się pojawia podświadomego, czego wcale nie chcę i nagle sobie to tworzę, to na pewno u Ciebie jest tak samo i może przy pomocy Twoich słów tworzysz coś, materializujesz, czego nie chcesz, a może jakieś Twoje działania są niezgodne z Twoim celem. Mak w znaczeniu Boga Merkurego i oczywiście wszystkich narzędzi, które stają do jego dyspozycji, czyli przede wszystkim narzędzi z dziedziny komunikacji. Idziemy dalej. 214 to na samym końcu mamy 4, czyli cesarz. O cesarzu mówiliśmy już wiele razy. O dobrym cesarzu, mądrym cesarzu i o tym głupim. Znowu powinnam to odwrotnie pokazać. Po prawej stronie tym mądrym i dobrym cesarzu i po lewej stronie tym głupim cesarzu, tym konserwatywnym, który zabija wszystko to, co jest nowe, co jest przemianą, co jest rozwojem poprzez swoje konserwatywne nastawienie i prędzej czy później zostanie zdetronizowany. Cesarz, energia męska, dlatego ta karta jest taka pomarańczowa, czerwona, ta dynamika, ta aktywność. Cesarz, podobnie jak arcykapłanka i jak mag, ma również na swojej głowie koronę. To jest tym razem złota korona, która łączy go z energią wyższą. Przyjmuje te impulsy i z mądrością wyższą wykorzystuje je w swoim cesarstwie, w swoim królestwie, na swoim terytorium. Wiadomo, że królestwo jest w innym znaczeniu niż cesarstwo, ale nie będziemy się tutaj rozdrabniać na szczegóły. Chodzi o to, że każdy z nas jest królem, królową, cesarzem i cesarzową na swoim terytorium. Dlatego używam również tego słowa królestwo w połączeniu z cesarzem, mimo że cesarz ma cesarstwo, aby wskazać Ci, że chodzi o mniej więcej to samo. Czyli noś głowę wysoko, by Ci korona z głowy nie spadła, bądź królem, królową, cesarzem lub cesarzową. W dzisiejszym znaczeniu jednak bądź cesarzem, czyli nawet jeżeli jesteś kobietą, działaj aktywnie, bądź pionierem. To jest taki moment, żeby podbijać nowe terytorium, uczyć się czegoś nowego, zdobywać nowe doświadczenia, ale również odzyskać swoje stare terytorium, jeżeli jakiś uzurpator Ci je zabrał. To szczególnie dotyczy tych osób z nas, które na przykład są samodzielne, mają własną działalność, realizują się na jakimś szczególnym terytorium, powinny zadać sobie to pytanie, czy czasem jakiś uzurpator im dołków nie wykopał, nie zabrał im jakiegoś terytorium. Może czas, aby je odzyskać, a może czas, żeby podbić nowe terytorium. Dla tych osób z nas, które są u kogoś zatrudnione, które są jeszcze od kogoś zależne, jest to przepiękne przesłanie, aby pogłębiać swoje umiejętności. Bo nawet jeżeli jest to Twoja droga, bo nie każdy z nas ma swoją drogę, żeby mieć swoją własną działalność, być samodzielnym człowiekiem. Niektórzy z nas mają inną drogę, aby pracować w zespole i to jest
idealne, tak samo dobre, jak i własna działalność. Każdy musi znaleźć sobie to właściwe zajęcie i właściwą formę i metody dla siebie. To jeżeli pracujesz w jakimś zespole, jeżeli jesteś u kogoś zatrudniona albo zatrudniony, to jest to idealny moment, aby poszerzać swoje umiejętności, pogłębiać swoje umiejętności, czyli rozszerzać swoje cesarstwo albo odzyskać jakąś część swojego terytorium, czyli może popatrzeć, czy ktoś czasem nie kopie pod tobą doków, czy ktoś może gdzieś za twoimi plecami robić ci jakieś złe, mówi na twój temat złe plotki. Może to jest właśnie taki moment, aby w to uderzyć i się od tego uwolnić i uwolnić twój imidż, twój obraz, twoją osobę od takich właśnie złych ludzi czy złych powiązań. Czyli odzyskanie swojego własnego terytorium może odnosić się również do odzyskania swojego terytorium w rodzinie, tak samo jak i w sferze zawodowej, ale także w sferze typowo związku. Bo czasami jest tak, że zbyt poddajemy się woli partnerki, woli partnera, albo sami kogoś w ten sposób próbujemy zdominować. Jeżeli jesteśmy w związku, powinien być to związek partnerski, czyli również powinna być ta równowaga, że każdy ma to swoje autonomiczne terytorium, bo tylko wtedy, jeżeli każdy z nas w związku się rozwija, czy w związku zawodowym, w zespole, w tak zwanym pracy zespołowej, każdy z nas ma swoje terytorium i wtedy wszystko idealnie funkcjonuje w każdej firmie. I tak samo w związku, jeżeli mamy to partnerstwo, że każdy ma swoje terytorium, to również wszystko idealnie w związku funkcjonuje. Jeżeli w firmie jakiś tam szef stosuje mobbing, uciska pracowników, a inny szef tego nie widzi, to firma rozwija się w złym kierunku, bo mamy wtedy do czynienia z tym złym cesarzem, tym cesarzem konserwatywnym, który wszystkie pomysły, wszystkie jakieś energie rozwoju, przemiany od razu blokuje, żeby mu ktoś stanowiska nie zabrał. I jest to zawsze szkodliwe dla firmy, szkodliwe dla danej marki, bo i firma, i związek, i partnerstwo, wszystko może się rozwijać tylko wtedy, jeżeli każdy działa na swoim terytorium, każdy wnosi coś do tego związku, partnerstwa i każdy może się dalej rozwijać, bo wtedy rozwija się partnerstwo, rozwija się związek, rozwija się dana firma. Idziemy dalej. Jeżeli popatrzymy na tego cesarza, to mamy tam również symbolikę baranka, owieczki. Oznacza to, że być dobrym cesarzem, to czasami musimy podjąć decyzje, które są lepsze dla naszego cesarstwa, a gorsze dla nas, czyli składamy się jak gdyby w ofierze. Trzeba jednak uważać, żeby nie złożyć się całkowicie w ofierze, no bo wtedy uzurpator to tylko na to czeka. Więc ta symbolika tej delikatności, ta symbolika tej ofiarności, tego otwartego serca, tej owieczki, tego baranka, dlatego jest na tej karcie obecna. No i przede wszystkim zadam Ci dzisiaj to pytanie, czy jesteś takim dobrym cesarzem?